Cześć kochani, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie znów we vlogu. Ostatnio bardzo moje vlogi cieszą się na kanale dużą popularnością i bardzo się cieszę, że je tak bardzo lubicie, dlatego stwierdziłam, że cyk cyk, nagramy nowy vlog. Właśnie siedzę w kuchni na blacie, słuchajcie. Tu jest taki mały pilocik, ale zaraz wam pokażę do czego. W ogóle dzisiaj będzie dużo, dużo fajnych informacji w tym vlogu. Słuchajcie, siedzę właśnie na blacie i czekam na ziemniaczki. Robię sobie ziemniaczki z przepisu Lady Chwili, czyli umyj ziemniaki, pokrój i wstaw na trochę do piekarnika. Moje się już perkolą jakieś 36 minut bodajże, więc no myślę, że lada chwila będę je mogła już jeść. Oczywiście zjem je z... no z czym je zjem? Z majonezem kieleckim, nie? Słuchajcie, pokażę wam coś w oczekiwaniu na te ziemniaczki. Pokażę wam coś, do czego zmusiła mnie Lady Chwila. Nie, dobra, namówiła mnie tak skutecznie, że mnie trochę zmusiła. Jest coś takiego jak blog roku. I można też wziąć udział w kategorii vlog roku. I wzięłam właśnie udział w takiej kategorii lifestyle'owej jako vlogerka. Jeżeli macie chęć, to na taki numer możecie wysłać SMS-ka, który kosztuje złoty 23. Słuchajcie, a tak w ogóle serio a propos tych SMS-ów. Jeżeli lubicie mnie jako twórcę internetowego, jako osobę, jeżeli podobają wam się moje filmy, to po prostu będzie mi miło, jeżeli na mnie zagłosujecie. Tak naprawdę nie liczy na zbyt wiele. To może być po prostu fajna zabawa i tyle. Jeżeli się uda gdzieś przejść dalej, bo najpierw to jest tak, że jest 10 blogów z każdej kategorii i vlogów też. Po prostu 10 osób z każdej kategorii przechodzi dalej i z tamtej kategorii jury wybiera dalej kolejnych twórców. U nas Ania Daryszowska wybiera co się i kto się dalej dostanie i co się dalej z tymi osobami stanie. No i słuchajcie, nagrody są fajne, wiadomo, jakiś samochód, coś tam, jakaś na przykład wycieczka albo głośniki. Ja najchętniej to bym w ogóle na tą wycieczkę pojechała. Nie chcę samochodu, chcę wycieczkę. I wtedy mogę wam obiecać, że wszystkim osobom, które wyślą na mnie SMS-a, wyślę kartkę. Taką osobistą, z pozdrowieniami, z dedykacją i ze wszystkim. No, a tak serio, słuchajcie, ja nie biorę nigdy udziału w takich rzeczach. Po raz pierwszy się zdecydowałam. No właśnie tak za namową Lady Chwili mówi, weź udział, może po prostu pojedziemy na galę, będzie fajnie, zrobimy sobie wycieczkę i tak dalej. No to mówię, czemu nie, więc daję wam też znać, bo no bo co, no bo wiecie, akcja, reakcja. Tutaj mamy fajną relację, wiem, że wy siadacie tutaj przed te vlogi i oglądacie mnie, spotykacie się ze mną jak z taką dobrą koleżanką i uwierzcie mi, że gdybym tylko mogła, bardzo chętnie spotykałabym się z wami wszystkimi na żywo. Naprawdę, bardzo, bardzo chętnie bym tak robiła, żeby pogadać, żeby spotkać się na kawę. I myślę, że kiedyś może to nastąpi, że gdzieś jak będę w jakimś mieście, po prostu dam znać, że gdzieś jestem i... Ja naprawdę powiem wam z całym, z całą szczerością, że chciałabym was poznać. Chciałabym wiedzieć akurat, kim jesteś, jak wyglądasz i co robisz. Bo w komentarzach, które piszecie, często zostawiacie mi swoje jakieś takie przemyślenia, odczucia, to jacy jesteście, to co wy lubicie. Ale wiecie, tak pogadać na żywo w cztery oczy, to byłoby coś niesamowitego i rewelacyjnego. Więc myślę, że to kiedyś nastąpi, bo wiem, że mało osób mieszka w Kielcach, ale wiem także, że mnóstwo osób znajomych mnie ogląda, więc hej, pozdrawiam was, moi kochani znajomi. Chciałam zobaczyć, co robi Maltaś, bo przed chwilą chrumchała. Mijandra, co ty tam robisz? A gdzie masz misia swojego? I co zrobiłaś z tym kocykiem tutaj? Ona tak sobie podrzuca czasami ten kocyk. Nie wiem co. W ogóle ładnie ta moja biblioteczka wygląda, nie? Tutaj jeszcze muszę zapełnić te 3 półki, 3,5. I w tym roku w ogóle mam postanowienie przeczytać 12 książek. Czyli jedna na miesiąc wypada. Na razie przeczytałam jedną grubą, w której były 3 tomy. I jedną tą, o której wam wspominałam w ostatnim vlogu. Lato w smaku wiśni, kolorze wiśni, coś tam z wiśnią. No i teraz będę czytała drugą część tego. Idę zobaczyć jak ziemniaczki i nie, no dobra, w sumie chodźcie, zabieram was ze sobą. Ziemniaczki się upiekły. Smakują jak takie z ogniska, tylko nie takie bardzo przypieczone są. I w ogóle, o oczywiście, majonezik. W ogóle ostatnio we vlogu pokazywałam wam moją nową podstawkę pod świeczki z Ikei.
Dwie małe świeczuszki sobie wzięłam. Pierwszy raz w życiu takie małe. No i tutaj jeszcze stoi słoiczek z ciasteczkami. Oczywiście, kto tutaj musi sępić ode mnie? O, Mija. Nie wie jeszcze co, ale bardzo chętnie zje. Po prostu, tak sobie. Tak wygląda ostatnio mój parapet w ogóle. Te świeczniki z Pepco. Tutaj był storczyk, ale jak widać zostały tylko trzy patyki. To nie są patyki storczyka. To nie jest część kwiatu, ani tej rośliny, znaczy chciałam powiedzieć. Tylko to są po prostu te patyki podtrzymujące storczyka, który zdechł. I ten liść też już tak trochę zdycha. Więc dobrze, że koło niego kaktus go podpiera. Tak sobie siądę, żeby mi było trochę wygodniej. Oprę rękę na kolanie. I słuchajcie, chciałabym Was zapytać o dwie rzeczy, bo na ten temat chciałabym zrobić filmiki. I myślę właśnie, że z Martą, z Lady Film one powstaną. Jak to, jak Wy widzicie to na przykład, jak ludzie bardzo często mówią takie, wiecie, trochę na odczepnego, jak pytamy, kiedy się spotkamy, tak wiecie, z nadzieją i tak dalej, a ludzie mówią, a dobra, zgadamy się po weekendzie, a odezwę się po weekendzie. Czy Wy też macie takie wrażenie, że po weekendzie to znaczy nigdy? Bo ja bardzo często mam takie wrażenie, jak ja na przykład chcę się z kimś spotkać, na kawę, czy z kim się dawno nie widziałam i tak dalej, to po prostu podaję konkretny termin. Nawet jeżeli to jest po weekendzie, to na przykład mówię, słuchaj, wtorek albo czwartek i po prostu umawiam się z tą osobą jakoś konkretnie, co do dnia, godziny, jak tylko mogę najkonkretniej, bo wtedy wiem, że na przykład jeżeli umówię się z kimś we wtorek po południu, między godziną 15 a 17, no to przed tą godziną umówioną dzwonię i albo rano dokładnie się ugadujemy. No bo myślę, że jeżeli chce się z kimś spotkać, no to po prostu to nie jest problem, żeby wcześniej to ustalić, wpisać sobie w kalendarz albo w pamięć i no i po prostu tak się spotkać, prawda? Nie wiem, co Wy o tym sądzicie, bo może to jest takie moje złe patrzenie też na ten temat. A także chciałabym Was zapytać o to, czy według Was można przyjaźnić się w trójce, w trzy osoby. Bo mnie się wydaje, że tak. A z mojego życiowego doświadczenia wychodzi, że nie. Prędzej czy później, w czasie zawsze, tam jest gdzieś para w tej trójce i to raz jest tak, raz jest tak, raz jest siak. I w moim przypadku, słuchajcie, wyszło tak, że żadna z tych trójek nigdy nie przetrwała. To jest najlepsze. Nigdy nie przetrwała i to jest zadziwiające i zastanawiające, dlatego chciałabym Was zapytać, co Wy o tym sądzicie. Chętnie poczytam, chętnie sama też o tym później pomyślę. No i dam Wam znać oczywiście, jakie wnioski na ten temat wysnułam. Dzisiaj w ogóle mam taki luźny dzień, bez siłowni, bez niczego, a powiem Wam, że strasznie kręciłam się właśnie w ćwiczenia, w siłowni i tak dalej, bo jest to strasznie motywujące, naprawdę. Czasami mam taki dzień, że na przykład nie chce mi się wyjść z domu, nie chce mi się iść na tą siłownię, bo bardzo często tak się zdarza, że na przykład mam ciężki dzień, albo tak jak ostatnio, bolała mnie głowa, oj, strasznie mnie bolała głowa, a to dlatego, że jak wstałam i siadłam już do pracy, do komputera o godzinie 7, to do godziny gdzieś 15:30 nie miałam czasu, żeby zjeść. Znaczy, czas miałam, ale po prostu o tym nie pomyślałam, więc wypiłam tylko w tym czasie kawę. I cały czas pracowałam, cały czas coś robiłam. No i tak strasznie nie chciało mi się iść na 18 na siłownię. No ale oczywiście zmusiłam się, zmotywowałam, poszłam i powiem Wam, że czułam się rewelacyjnie i niesamowicie. Miałam tyle energii, tyle powera. Nic mnie nie bolało, a ta głowa to już w ogóle. Tak później właśnie szłam do samochodu i mówię, o kurczę, głowa mnie bolała. Kiedy przestała? Nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia. Dlatego dzisiaj taki mam dzień tego wypoczynku, tego restu, ale już jutro idę na siłownię. Będzie się działo. A później idziemy na spotkanie wspólnoty z moim mężem i podobno tam jest śmiesznie. Jeszcze nie byliśmy. Dlatego się wybierzemy, bo słyszeliśmy, że są chocki, klocki, jaja straszne. Między innymi na przykład to, że tutaj w jednej z klatek mieszka pani, która z zawodu jest striptizerką, tancerką, kimś takim po prostu, prawda? Wychodzi sobie w nocy do pracy. Nie jest żadną tam prostytutką czy kimś, tylko po prostu tańczy dla ludzi. No i słuchajcie, kiedyś na którymś zebraniu tej pani nie było
bo ona chyba w ogóle tam nie uczęszcza na te spotkania. No i okazało się, że jakieś pismo ludzie zaczęli podpisywać o to, żeby ją wywalić. W ogóle, żeby ją stąd eksmitować i wywalić. Mimo, że to jest jej mieszkanie i że ona przecież nie tańczy nam na podwórku, ani nic nie, po prostu wywalić. Dlatego chocki klocki są podobno straszne i bardzo chętnie pójdę i się dowiem, co tam słychać. Jak będzie coś śmiesznego, to oczywiście będę wam tutaj relacjonować. A z tą panią skończyło się tak, że po prostu nie bardzo kto chciał to podpisywać, a nawet jakby podpisywali, to nic to nie da, to jest jej mieszkanie własnościowe, więc... Po prostu, nic jej by nie mogli zrobić. I co wam jeszcze chciałam po... Aha, chciałam wam na sam koniec pokazać jeszcze jedną fajną rzecz, ale to musimy się przenieść do łazienki. Znaczy słuchajcie, rzecz to nie jest jedna, tak naprawdę wam trzy rzeczy pokażę, bo często wam pokażę to też pokazuję to też na snapie, ale postanowiłam, że na filmiku też będzie. Słuchajcie, DAF wypuściło takie olejki suche do ciała i ten jest obłędnie pachnący. To jest migdałowo jakiś tam kwiatowy i to jest po prostu mój ulubiony olejek. Zobacz, ten jest taki malutki, ale ja go używam i dopiero zużyłam o tyle z całej buteleczki, tutaj dotąd. I obłędnie po prostu pachną. Ja w ogóle uwielbiam też żel do kąpieli, żel do mycia właśnie o tym zapachu z DAF i jest to po prostu mój ulubiony produkt, o którym wielokrotnie wspominam na snapie. Wielokrotnie robicie screeny, więc tutaj jak coś możecie wrócić do tego filmiku i polecam naprawdę gorąco, bo jest świetny. Drugą rzeczą jest Kerastase, taki żel do podnoszenia objętości włosów. Ja i tak zawsze moje włosy suszę, mając głowę w dół, a jeszcze jak troszeczkę, odrobinkę po prostu wetrę tego żelu we włosy, to mam taką, wiecie, lwią grzywę. I też wielokrotnie właśnie pytaliście mnie o ten produkt, więc bardzo proszę o to on. Nie jest tani, no ale jak taką flachę mam, tu jest 125 ml, ja to będę miała, słuchajcie, nie wiem, na 4 lata, aż nie zacznie śmierdzieć. I kolejną, ostatnią rzeczą jest krem na noc, o którym mnie bardzo często pytacie. Jest to krem brzozowo-rokietnikowy z betuliną Sylveco. Mój ulubiony. Ja kupuję je raz do roku. W ogóle kupuję wszystkie kremy raz do roku Sylveco na targach kosmetyczno-fryzjerskich w Kielcach. No i tak akurat właśnie mi starcza. Rewelacyjne. I na samysieńki koniec. W ogóle chyba jestem, tak jak ostatnio Karolina z Kosmetycznie nie tylko powiedziała, chyba jestem jedyną vlogerką, która nagrywa vlogi kamerą. Słuchajcie, ostatnią rzeczą jest... Nie wiem, jak wam to pokazać, żeby to było dobrze. Może po prostu na siebie nakieruję, nie? Tak będzie najlepiej. Ostatnią rzeczą jest szczoteczka do twarzy z Rival de Loop. Już jest bardzo dużo recenzji na temat tej szczotki. Ja nie dostałam jej od Rossmana, kupiłam sobie sama, bo była mi bardzo ciekawa. Powiem wam, że jest to taka szczoteczka dość łagodna dla naszej twarzy, ale oczyszczająca. Ona ma dwie różne końcówki. Tutaj do wszczep... Ogólnie końcówek jest cztery, o tak. Dwie są takie najnormalniejsze na świecie, a dwie są delikatniejsze do delikatniejszej skóry. No i co? Zawsze zamaczam tą końcówkę w wodzie, na to kładę jakiś żel do mycia twarzy i zwyczajnie sobie tą twarz myję. Poczułam, że coś mi się tutaj do nogi przytuliło. I owszem, miałem rację. Ojej, jaka jestem zarośnięta. Do fryzjera musimy się wybrać niedługo, prawda? No tak, do fryzjera. Ale pani fryzjerka ma remont jeszcze tydzień, więc muszę chwilę poczekać. Chociaż nie zdarza mi się często taka sposobność, dzisiaj jest taki dzień, że mogę w łazience sobie zapalić na przykład mój lampion. To jest lampion z Kika za 39 zł. Zapaliłam sobie pod wanną LEDa niebieskiego, którego niestety kamera ładnie nie wyłapuje, ale musicie uwierzyć na słowo, że jest przepięknie. Mam jeszcze światełko koło wanny. No i tutaj jedna świeczuszka. Zaraz będę pływać w pianie z kokosa i melona, a także dorzucę sobie z Organic tą kulę o zapachu Afryki i powiem wam, że to jest przecudowny zapach. Dlatego żegnam się już z wami. Zatapiam się tutaj w moich przyjemnościach, a oczywiście jeszcze muszę wam powiedzieć, że ojejku, że do tego będzie oczywiście czytana książka. Więc pełen relaks. Znając mnie, to pewnie sobie zaraz jeszcze zrobię nie maseczkę, tylko zaraz sobie zrobię jeszcze oczyszczanie tą szczoteczką z Rival de Loop i albo wezmę ten żel do mycia twarzy z Sylveco, albo tą maseczkę z Sephory. Ona jest, powiem wam, też bardzo, bardzo cudna. Więc dziękuję za dzisiaj i życzę wam miłego dnia, wieczoru,
czy w ogóle chwili, którą teraz spędzacie. Buziaczki, pa!